Na program zaprasza firma Nice Polska. Lider w automatyce do bram. Sponsorem programu jest firma Golden Gate. Na program zaprasza firma Auto Karol Piotr Majka. Lider wśród importerów samochodów ciężarowych. Tarnów Mościce to jest miejsce, gdzie jesteśmy dzisiaj. Witamy serdecznie ze stadionu w Tarnowie. Mecz, który jeszcze kilka tygodni temu wydawało się będzie hitem kolejki. Unia Tarnów kontra zespół z Ostrowa, ale po tym, co prezentują ostatnio Ostrowianie, takim meczem zapewne nie będzie. Chociaż mamy nadzieję i ja, i tutaj wszyscy na stadionie, i także Państwo przed telewizorami, że emocji jednak, pomimo tego, że Ostrów jeździ słabo w tym roku, nie będzie brakować. Składy obu ekip. Już za chwileczkę przed nami prezentacja. Najpierw Ostrowianie Robert Miśkowiak, potem Karol Ząbik. Trójka to gość, który wraca do wielkiej formy, Adrian Gomulski na Państwa ekranach z numerem czwartym. Karol Sroka, młodzieżowiec Ostrowa, na pewno spora niespodzianka, że on w składzie podstawowym. Daniel Nermark, Szwed z numerem piątym. Numer 6 to doskonale znany w Rybniku przede wszystkim Patryk Pawlaszczyk. Z numerem 7 Nikolaj Klint, no i z numerem 8 Mariusz Staszewski, on za chwileczkę na Państwa ekranach. Właśnie Mariusz Staszewski to jest, przypomnę, facet, który wraca do żużla po rocznej przerwie. Ostatnie spotkanie ligowe nieudane, 1-0, no ale dzisiaj, jeżeli będzie okazja, to oczywiście trener Jan Grabowski skorzysta z usług tego zawodnika, no bo w końcu to jest także człowiek, który nie zapomniał, jak się jeździ na żużlu. I myślę, że warto na niego postawić. Legenda Unii Leszno, przede wszystkim Roman Jankowski, teraz coach drużyny Starnowa, wyprowadził do prezentacji swoją drużynę. Janusz Kołodziej z numerem 9, potem z numerem 10 mamy Duńczyka Jespera Monberga, to jest numer 10, numer 11. Proszę Państwa, przed nami za chwileczkę Piotr Świderski, on na Państwa ekranach, lider RKM-u Rybnik w zeszłym sezonie. Bjarn Petersen, to jest kolejna znakomitość w drużynie Starnowa. Potem z 13 Sebastian Ułamek po dobrym występie w Lesznie w Grand Prix. Tam, przypomnę, odpadł w półfinale, ale dobry występ popularnego Seby. Dzisiaj w Tarnowie będzie jeździł Szymon Kiełbasa, to jest znowu zawodnik, który zadziwia tutaj w Tarnowie dobrą formą od początku sezonu. No i zobaczymy, jak Szymon pojedzie dzisiaj. Patryk Kugart z numerem 15 i z numerem 16 w barwach Tarnowskiej Unii Jakub Jamruk. A więc składy już znane. My za chwileczkę przenosimy się do Parku Maszyn. Tam już czekają trenerzy obu ekip, ale jeszcze krótkie dane, jak chodzi o tor. Pojemny stadion 16 tysięcy. Rekord toru Tony Rickardson. Długi tarnowski tor 392 metry. No i zobaczymy, czy ktoś pokusi się o pobicie go w dniu dzisiejszym. Park Maszyn już przed nami. Jesteśmy z trenerem Unii Tarnów. Panie trenerze, przed spotkaniem kilka słów. Jak oceniacie dzisiaj swoje szanse? No bo jesteście niewątpliwym faworytem w tabeli i faworytem w dzisiejszym spotkaniu chyba. No, realizujemy cały czas nasz plan, czyli wygrywać mecze po kolei, tak jak idą. Myślę, że zawody dzisiaj będą ciekawe. Ostrów, jakby nie było, jest silną drużyną, mimo to, że ma 2 punkty tylko na swoim koncie, ale przeciwnik jest silny i nie możemy się tutaj ani na sekundę dekoncentrować. Także jesteśmy zmobilizowani do walki i jedziemy po 2 punkty. Czyli pełna mobilizacja, a poza tym jakaś tajna broń? Nie ma tajnej broni. Jedziemy składem standardowym, tak jak od początku sezonu i tak oby było dalej. Panie trenerze, no ostatnie spotkanie nie najlepsze. Dzisiaj będzie lepiej? No po to przyjeżdżamy na każde zawody.
aby odnieść zwycięstwo. I my nie przyjechaliśmy sobie tutaj na wycieczkę zwiedzać Tarnów, tylko powalczyć. I myślę, że nasi zawodnicy z siebie dadzą wszystko, aby tej walki na torze było bardzo wiele, żeby kibice wychodzili zadowoleni, żebyśmy my po zakończonym spotkaniu mogli sobie uścisnąć dłoń, że swoją robotę wykonali. W środowisku pojawiły się głosy o tym, że zamierza się pan poddać do dymisji, zrezygnować z funkcji trenera. Jest w tym chociaż ziarnko prawdy? Wie pan, ja na ten temat nie chciałbym tutaj publicznie mówić. Ludzie zawsze coś tam, jakaś plotka, coś tam, jakaś prawda jest. Ja po prostu dałem pytanie takie, że jeżeli zarząd stwierdzi, że Grabowski źle pracuje, Grabowski nie wywiązuje się ze swoich zadań, chociaż to jest tak, że ja nie wsiądę na motocykl za zawodnika, będę jechał, to ja już wspominałem, że nie jestem przywiązany do stołka i taki jest los trenera, że będzie musiał opuścić. Na razie dzisiaj trzeba odjechać spotkanie, zobaczymy, co będzie dalej. Dzisiaj dosyć wymagający przeciwnik? No oczywiście, no w sumie no, powiem szczerze, każdy przeciwnik jest, zawsze tam są zawodnicy, którzy no, prezentują dobry poziom i trzeba z nimi walczyć. No, myślę, że nasz zespół będziemy kontynuować naszą serię dobrej jazdy i szczęśliwej jazdy i zwycięskiej. Czy dzisiaj nie obawiasz się przeciwnika? Myślę, że pozytywnie, przynajmniej z mojej strony nastawienie jest bardzo bojowe i pozytywne, że jedziemy po kolejne zwycięstwa. Lepiej. Jak swoją formę przed tym dzisiejszym spotkaniem oceniasz, no, i przede wszystkim szanse dzisiejsze? Znaczy, powiem tak, no, przede wszystkim szukam jak najwięcej jazdy i gdzie jest okazja pojeździć, to staram się zawsze maksymalnie przygotować do tych zawodów. I wiadomo, no, jadę o jak najlepszy wynik. Jestem tylko człowiekiem, nie zawsze wychodzi, czasami ja po prostu zawodzę, czasami sprzęt też nie spisuje się tak jak powinien, tak jak ja bym sobie tego życzył. Ale no, z zawodu na zawody, z treningu na treningu jest coraz lepiej i pomału dochodzę do ładu ze sprzętem, więc wierzę, że dzisiaj powalczymy i zaznaczymy swoją obecność dzisiaj w Tarnowie. Ostatnio defekt, dzisiaj jakieś obawy, jeśli chodzi o sprzęt? Nie, wszystko jest przygotowane, mam nadzieję, że szczęście dopisze i spiszemy się dobrze i powalczymy jak najlepszy rezultat. Przed nami pierwszy już wyścig, słyszeli państwo, Jan Grabowski zatroskany. To są echa tej porażki z RKM-em ROW Rybnik w zeszłym tygodniu. Tam było naprawdę bardzo gorąco, a tutaj kolejka Tarnów kontra Ostrów. Tu jesteśmy, Rybnik podejmuje ekipę z Grudziądza. To jak chodzi o te zespoły, które rywalizowały wcześniej, potem Poznań u siebie z ekipą z Rzeszowa, to także będzie bardzo ciekawe, myślę, spotkanie. Tutaj faworytem są mimo wszystko gospodarze, chociaż jak póki co spisują się bardzo przeciętnie w tych rozgrywkach. Ale przed nami już pierwszy wyścig na torze w Tarnowie i mamy jego obsadę. Szymon Kiełbasa w kasku czerwonym, Patryk Hugard w kasku koloru niebieskiego. To jest para gospodarzy, goście w tym biegu. Patryk Pawlaszczyk w kasku żółtym, Nikolaj Klint w kasku koloru białego. Patryk Pawlaszczyk troszeczkę z inaczej ustawionym silnikiem mówił, że nie za bardzo pasował ten sprzęt jego na ostatni mecz z RKM-em Rybnik. Dobrze Pawlaszczyk, twardo tam akcja na łokcie była. Kto będzie szybszy z wyjścia, jednak Patryk Pawlaszczyk. To jest właśnie urok tarnowskiego toru, że w pierwszych wyścigach jednak te wyjście przy krawężniku bardziej premiuje. Po tym jak się tor trochę odsypie, to tutaj mieliśmy akcję wielokrotnie Tomka Goloba, który jeździł tutaj parę ładnych sezonów, że tam będzie można pod bandą zaatakować. Blisko był Patryk Hugard, Patryka Pawlaszczyka, ale popularny Pacio póki co jednak wiedzie 3 punkty do mety. Pawlaszczyk 3 jak na razie, Hugard 2, jedno oczko przypadnie Nikolaj Klintowi i bez punktu Szymon Kiełbasa. To jest, nie ukrywam, zawodnik, na którego liczyłem bardzo tutaj w Tarnowie. No ale póki co Szymon jak na razie widać chyba źle przełożony, bo nie sądzę, aby zabrakło ambicji temu zawodnikowi. Pokazał już w tym roku, że potrafi jeździć bardzo dojrzale. No i potrafi wygrywać z rywalami, którzy są przynajmniej papierowo od niego lepsi. Pacio za 3, 2 punkty Hugarta, jedno oczko Klinta i bez punktu
Szymon Kiełbasa. No i mamy z tego, co kojarzę, proszę Państwa, jeżeli mówię źle, to proszę mnie poprawić. Pierwszy raz w Tarnowie w tym roku goście obejmują prowadzenie. Nie wiadomo, jak długo się ono trzyma. No, ale póki co jest 4-2 dla ekipy z Ostrowa. Oczywiście to jest pierwszy wyścig, wszyscy doskonale to wiedzą. Ale myślę, spora niespodzianka tutaj. No i teraz właśnie na Państwa ekranach wyniki. Pawlaszczyk, Hugard, Klint, Kiełbasa. To jest klasyfikacja pierwszego wyścigu. 4 punkty dla ekipy z Ostrowa, 2 punkty dla gospodarzy w tym biegu. Raz jeszcze start. Tu proszę zobaczyć, jak ostro było. Na wejściu wiraż, Patryk Pawlaszczyk, może z tej kamery będzie lepiej widać, tak mi się też wydaje. Proszę zobaczyć, gospodarze znakomicie, ale Pawlaszczyk tutaj poszło na łokcie z Szymonem Kiełbasą właśnie. Kiełbasa tutaj musiał ująć gazu, bo wjechał w tylne koło Pawlaszczyka przy krawężniku Nikolaj Klint. No i właściwie sprawa była wyjaśniona, chociaż Hugard pokazał, że jest także szybki i będzie można powalczyć dzisiaj na tym tarnowskim owalu. Ale przed nami już bieg drugi, tamten bieg to już historia, trzeba tutaj zdobywać punkty. Teraz seniorzy będą mieli okazję się pościgać. Robert Miśkowiak w kasku żółtym, Karol Ząbik w kasku białym. On wraca na tor, przypomnę, po tej kontuzji, którą odniósł Karol. Nie jechał w meczu z RKM-em Rybnik, tam zastąpił go Chris Harris, którego dzisiaj nie ma w składzie z Ostrowa, ale zresztą trudno oczekiwać po tak fatalnych wynikach Bombera, aby pojawił się w składzie. Zresztą Grand Prix w Lesznie tam także ze Scottem Nicholsem jeździli genialnie, oczywiście genialnie w cudzysłowie. Widzieli Państwo, zresztą wszyscy, kto widzieli Grand Prix, tu oczywiście pojawiają się już takie komentarze, że to jest lekka przesada, że Anglicy mają znowu dziką kartę, znowu nic nie pokazują, ale to jest problem Grand Prix, jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć. Goście już podani przeze mnie, jest Miśkowiak i Ząbik, a gospodarze Janusz Kołodziej w kasku koloru czerwonego i Jesper Monberg w kasku koloru niebieskiego. To jest wielka zagadka, bo Monberga nie było w zeszłym spotkaniu tutaj tarnowskich jaskółek. Roman Jankowski stwierdził, że no gdzieś jest problem, jak chodzi o Jespera Jensena, dawnego Jespera Jensena, bo tutaj jeszcze wiele kibiców zna go właśnie jako Jesper Jensen, teraz Jesper Monberg. Ma problem Duńczyk, z którym nie umie sobie poradzić, ale dzisiaj ponownie w składzie zobaczymy, jak to wypadnie. Dobrze Kołodziej, dobrze także Miśkowiak. I Miśkowiak już jest z przodu przy krawężniku Kołodziej. Zamyka tu jednak na wyjściu Robert Miśkowiak, Janusz Kołodziej. Ja teraz bardzo szybko napędzał swój motocykl Kołodziej na proste. Nie dał jednak rady. No i proszę zobaczyć. Miśkowiak pierwszy, drugi. Janusz Kołodziej, trzeci w kasku białym, Ząbik próbuje tam wejść pod Monberga, nie daje jednak rady i póki co Karol Ząbik jest ostatni, ale próbuje teraz nieco szerzej, a Janusz Kołodziej w swoim stylu będzie jechał do końca, teraz próbuje przy krawężniku zaatakować Miśkowiaka, ale nic to nie daje, stracił teraz z wyjścia z łuku, popularny Misiek zyskał parę ładnych metrów przewagi, no i myślę, że jeżeli nie będzie dużego błędu z jego strony, powinien dowieść 3 punkty do mety. A więc Miśkowiak to jest lider w tej chwili, drugi Janusz Kołodziej, trzeci jest Jesper Monberg, a na kole cały czas siedzi im Karol Ząbik. Teraz akcja popularnego Zobera nieco szerzej, ale nie do jednak rady, 3-3 w biegu numer 2 i w dalszym ciągu mamy prowadzenie, będziemy mieli prowadzenie ekipy gości. Za 3 punkty ładnie Robert Miśkowiak. 2 punkty zdobywa Janusz Kołodziej. Jedno oczko dla Jespera Monberga i bez punktu Karol Ząbik. Ale myślę, że Ząbik, jeżeli lepiej się przełoży, powinno być lepiej, bo widać, że ma ogromną ochotę do walki. 7-5 dla ekipy z Ostrowa, a więc utrzymuje się prowadzenie gości. Fakt, że to prowadzenie to tylko 2 punkty, ale jednak zawsze start całej czwórki w miarę równy. Przegrał start jadący w kasku białym Ząbik. Tutaj próbował jeszcze zmieścić się przy krawężniku, ale nie dał jednak rady. Monberg tam nieco szerzej z wyjścia i uratował 1 punkt. No a znakomicie ze startu Robert Miśkowiak. Tutaj wydawało się, że pojechał za szeroko, ale Kołodziej nie wykorzystał tego błędu. Tutaj znakomita akcja Kołodzieja, której próbował wejść pod łokieć
Roberta Miśkowiaka. Ten jednak zorientował się w porę, zamknął tam tak zwaną małą. No i potem już było koniec marzeń Janusza Kołodzieja o zdobyczy punktowej, która oznaczała wygranie tego wyścigu. 3-3, więc no i teraz mamy przed nami bieg numer 3. Piotr Świderski w kasku czerwonym, Bjarn Petersen w kasku koloru niebieskiego. To jest obsada, jak chodzi o gospodarzy. Goście desygnują do boju Adriana Gomulskiego w kasku żółtym i w miejsce Karola Sroki, tego się należało spodziewać, pojedzie Mariusz Staszewski w kasku białym. Odrodził się Gomulski, bo w meczu z Rybnikiem pojechał znakomicie. 2-3-3, potem ten defekt na drugiej pozycji, kiedy jechali na 5-1. Potem koszmarny błąd w 15 wyścigu, który kosztował ekipę z Ostrowa porażkę w tym spotkaniu. Ale proszę Państwa, jedna ważna rzecz, jedna ważna informacja. To jest taka dla wszystkich kibiców Gomulskiego, którzy byli zaniepokojeni. Ja też, szczerze mówiąc, martwiłem się o formę tego zawodnika. Na początku sezonu zresztą nie prezentował się najlepiej, wręcz katastrofalnie, ale Jan Grabowski twierdził i mówił, że będą jeszcze z niego ludzie i pokazuje Gomuła, że wraca do dobrej dyspozycji. Zobaczymy, czy także w Tarnowie ją pokaże. Świderski na czerwono, na żółto Gomulski, na niebiesko Petersen, na biało Staszewski. Przed nami bieg numer 3, przypomnę, 7-5 dla ekipy z Ostrowa. Jeszcze Petersen, ostatnie poprawki tam przy sprzęgle. Trzeba doregulować, już podjeżdża Duńczyk, no i zobaczymy, jak nam się to wszystko poukłada. Mariusz Staszewski, jego wzrok mówi wszystko, skupiony. I taśma w górze, kto najszybciej. Świderski spojrzał kątem oka, gdzie jest jego partner. Ten ma pewne problemy, bo Gomuła tam jednak przegrywa teraz walkę z Petersenem. Gomulski trzeci, czwarty, Staszewski. No i wraca właściwie to, do czego kibice z Tarnowa są przyzwyczajeni tutaj od początku tego roku, że tarnowskie jaskółki są z przodu. Oczywiście malkontenci z Tarnowa już troszeczkę narzekają, gdzieś tam pojawiają się opinie na forach internetowych, że mecze są w Tarnowie nudne, że nie ma emocji, że taka silna drużyna poniekąd to oczywiście rację, trudno się z tym nie zgodzić. Natomiast no, z drugiej strony należy się cieszyć, że w Tarnowie jest taka dobra drużyna, że jest sponsor, że jest dużo pieniążków w tym roku. Myślę, że kibice z Tarnowa nie żałują, bo przypomnę, że zeszły sezon dla jaskółek był fatalny. Do końca oczywiście była szansa na utrzymanie się w elicie, ale potem jednak ekipa z Rzeszowa wybiła ekstra ligę z głowy. Bieg bez historii właściwie. Świderski za 3, Bjarn Petersen za 2, Gomulski za 1 i Mariusz Staszewski bez punktu. Trochę walki na pierwszym wirażu. Wydawało się, że Adrian Gomulski da radę tam jednak pojechać nieco szerzej i wypchnąć Petersena. Ten jednak widział zawahanie, to będziemy mieli okazję obejrzeć na powtórce. Widział zawahanie, proszę Państwa, Gomulskiego, no i odkręcił gaz tam z wyjścia z tego wirażu. Był szybszy i 10-8 już stan spotkania, a więc jaskółki obejmują prowadzenie. Dla kibiców Tarnowa oczywiście sytuacja wraca do normy. Bo tutaj, obserwując miny niektórych kibiców po tych dwóch wyścigach, no widziałem lekkie zdziwienie na ich twarzy. Ale z drugiej strony, jakby parafrazując to co powiedziałem przed kilkoma minutami, w końcu mają trochę emocji. W końcu mają trochę emocji, a więc nie jest źle. Tutaj proszę zobaczyć. Myślę, że gdyby Gomulski wyniósł się nieco szerzej, raz jeszcze z innej kamery, z tej naprzeciwko startu, proszę zobaczyć. Tutaj myślę, gdyby pojechał trochę szerzej Gomulski, byłoby lepiej, ale nie dał jednak rady. Petersen nieco szerzej dołączył do Świderskiego i wygrali podwójnie ten wyścig. A przed nami już czwarta gonitwa w tym meczu. I bohaterowie już na torze, już pod taśmą. Daniel Lermark w kasku żółtym. Jego partnerem będzie Patryk Pawlaszczyk w kasku koloru białego. Przeciwko nim Sebastian Łamek w kasku czerwonym. Szymon Kiełbasa w kasku koloru niebieskiego. No, jestem ciekaw, jak teraz z
zaprezentuje się Nermark. Nermark błyszczał wręcz w meczu z RKM-em Rybnik przeciwko drużynie z Rybnika. Kapitalny pojedynek dla niego. Szwed jeździ naprawdę wybornie w tym sezonie. No i zobaczymy, czy będzie w stanie powtórzyć tak dobry wynik. O komplet punktów będzie ciężko w Tarnowie, to jest oczywiście normalne. Natomiast myślę, że powinien tutaj być solidnym wzmocnieniem ekipy z Ostrowa i pokazuje to w pierwszych spotkaniach, że takim faktycznie jest. A więc jeszcze raz od krawężnika. Nermark w żółtym, Sebastian Ułamek w czerwonym, w kasku białym Patryk Pawlaszczyk, w kasku niebieskim Szymon Kiełbasa. Przed nami czwarta odsłona dzisiejszego spotkania. Taśma w górze, kto najszybciej, ładnie w kasku żółtym Nermark, tam rozpędza się w kasku niebieskim Kiełbasa, proszę zobaczyć, kapitalna prędkość, teraz musiał zamknąć gaz, bo Daniel Nermark nieco utrudnił mu jazdę, blokując go na wyjściu z tego wirażu. Nermark pierwszy, drugi Kiełbasa, trzeci Pawlaszczyk, czwarty dopiero Sebastian Ułamek, to jest myślę spora sensacja. Ułamek póki co nie traci oczywiście dużo do Patryka Pawlaszczyka, no ale jakby na to nie patrzeć, jedzie czwarty. Pawlaszczyk na razie broni się znakomicie, teraz próbuje nieco wężej wejść ten łuk. Zmienił jednak koncepcję Sebastian Ułamek na wejściu w ten wiraż. Próbuje z wyjścia być nieco szerzej, ale Pawlaszczyk ogląda się, gdzie jest jego rywal, blokuje go znakomicie. A z przodu Daniel Nermark, który potwierdza swoją dobrą formę w tym roku. Szymon Kiełbasa jest drugi, trzeci Pawlaszczyk, czwarty Ułamek. Bardzo blisko siebie ta dwójka jedzie. No i czyżby to oznaczało, że będziemy mieli emocje do końca tego wyścigu? Popatrzmy. Pawlaszczyk czy Ułamek? Kto będzie trzeci? Jednak Pawlaszczyk. No, wielkie brawa dla Patryka Pawlaszczyka, bo przewieźć za sobą w Tarnowie Sebastiana Ułamka to jest wielka sprawa. To jest, proszę Państwa, zwycięstwo jednak z zawodnikiem Grand Prix, jakby nie było. No i proszę, po 12, 2 do 4 przegrywa Tarnowska Unia. 3 punkty Nermark, 2 punkty Kiełbasa i jedno oczko dla Pawlaszczyka. Bez punktu Sebastian Ułamek. 12-12 po 4 biegach. No, oglądając, proszę Państwa, formę zawodników z Ostrowa w tym roku, tego się chyba nikt nie spodziewał, że będzie tutaj tak wyrównany pojedynek na początku. Kapitalnie Nermark, proszę zobaczyć. Tutaj się wydawało, że Szymon Kiełbasa pójdzie bardzo szeroko. Ładnie tam operował gazem. Tu nieco wystraszył się Nermarka, no ale Nermark to jest doświadczenie, rutyna. Szymon Kiełbasa nie chciał też jechać na wariata, ale po raz kolejny pokazał, że jest zawodnikiem, który myśli na torze, który potrafi dobrze pojechać i nie straszny mu żaden rywal. Pawlaszczyk próbował się tutaj zmieścić przy krawężniku, a tutaj oglądamy jeszcze walkę Sebastiana Ułamka z Patrykiem Pawlaszczykiem. Tam był cień nadziei i szansy dla popularnego Seby na ostatnim wirażu, jednak przegrał tą walkę. No i zero na koncie Sebastiana Ułamka, a przed nami już piąta odsłona dzisiejszego pojedynku. Jest już w kasku niebieskim Bjarn Petersen. Duńczyk jeżdżący w tym roku w barwach jaskółek z Tarnowa. Podjeżdża także w kasku czerwonym Piotr Świderski. A więc Świderski i Bjarn Petersen to jest, proszę Państwa, para Tarnowskiej Unii. Z kolei zespół z Ostrowa w tym biegu reprezentują Robert Miśkowiak w kasku koloru żółtego i Karol Zombik w kasku białym. Miśkowiak kapitalnie pojechał w swoim pierwszym starcie, który wygrał. Karol Zombik dla odmiany na drugim biegunie, bo 0 punktów na koncie tego zawodnika, no ale z drugiej jednak strony pokazał, że będzie dzisiaj walczył. Starał się do końca trzymać gaz. Myślę, że pewne korekty w motocyklu także dokonane. No i zobaczymy. 12 do 12 po 4 odsłonach. Zaczyna być ciekawie w Tarnowie. Ale tutaj, jak mówiłem, myślę, że kibicom w Tarnowie troszkę emocji się przyda. No i tak też to wygląda. Petersen w niebieskim, Świderski w czerwonym, kontra Miśkowiek w żółtym i w białym Karol Zombik. Na czwarte pole podjeżdża popularny Carlos.
Taśma w górze, dobrze Miśkowiak, ale jednak szybszy od niego Petersen. Dobry moment startowy miał Robert Miśkowiak. Proszę zobaczyć, Fiderski teraz drugi. Zamyka tam swoich rywali, którzy jadą z tyłu i 5-1 nam się szykuje drugie dla tarnowskich jaskółek, ale poczekajmy, bo wielką krapkę na coś więcej niż tylko jedno oczko w tym biegu ma Karol Zombik, blisko Piotra Świderskiego. Teraz zmienił zrzutkę, bo tor po polaniu troszeczkę niewygodny, szpryca intensywnie pracuje. Miśkowiak już chyba się nie będzie liczył, a Zombik, proszę zobaczyć, raz z lewej, raz z prawej, stara się atakować Piotra Świderskiego. Świderski nie jest najszybszy w tym wyścigu, to widać. Z przodu Petersen jest niezagrożony. Teraz akcja Zombika nieco szerzej hamuje trochę Świderskiego. Bjarn Petersen, myślę, że gdyby Duńczyk mocniej pracował gazem, byłby lepszy efekt. Zombik bardzo szeroko teraz się wynosi. No i proszę zobaczyć, kapitalnie Karol Zombik już jest drugi. Czy starczy umiejętności na pierwszą pozycję? Nie wystarcza, ale druga lokata Zombika tam jeszcze próbował odzyskać ją popularny Świder, wchodząc pod łokieć Karola Zombika. Nie dał jednak rady, no i ładny wyścig, chyba najładniejszy do tej pory w dniu dzisiejszym. Brawa od tarnowskich kibiców. Bjarn Petersen, on był niezagrożony właściwie od samej mety. 3 punkty, 2 punkty dla Karola Zombika, 1 punkt zdobywa Piotr Świderski. Bez punktu w tym wyścigu Robert Miśkowiak, 4-2 dla gospodarzy i 16-14. Taki stan spotkania po 5 gonitwach. Proszę zobaczyć na powtórkę. Start, dobry moment startowy Roberta Miśkowiaka. No i potem zamiast nakrywać Petersena lub wejść za niego nieco wężej przy krawężniku, pojechał tam, gdzie nie powinien pojechać, czyli środkiem toru. Raz jeszcze powtórka. Najlepiej Miśkowiak, jak chodzi o moment startowy, no ale potem zabrakło, ale bardzo podobała mi się postawa Karola Zombika, proszę Państwa, w tym wyścigu, który trzymał gaz do końca i pokazał, że nawet z takimi gwiazdami, jakie ma Unia Tarnów w tym roku, można wygrywać. Nawet na torze tarnowskich jaskółek. My dziękujemy powoli za pierwszą część. Wracamy po krótkiej przerwie na Państwa ekran. Sponsorem programu była firma Nice Polska, lider w automatyce do bram.